Witam kochani serdecznie. Dzień dobry, Kamil. Cześć Beato, witam i pozdrawiam wszystkich widzów serdecznie jak zawsze. Witam kochani serdecznie. O, poczekajcie, bo dzień przepraszam, dobry, przegłos mały. Okay. Witam serdecznie w piątkowy wieczór. Udało nam się, słuchajcie, spotkać. Omówimy dla Was dzisiaj temat wyższej jaźni. Jeszcze gwoli tutaj pozdrowień, serdecznie pozdrawiam Globalne Przebudzenie, stronę i kanał Kamila i wszystkich na Budzisz się z Matrixa. Kochani, jaźń, wyższa jaźń, tak? No brzmi, słuchajcie, brzmi troszkę tajemniczo. No i tutaj, co to jest w ogóle ta wyższa jaźń? Znaczy to brzmi tajemniczo, no być może, ale to tak z szerszej perspektywy, jak tak trochę już nad tym się zastanowimy i popracujemy, jeśli chodzi o nasz własny kontakt osobisty z naszą wyższą jaźnią, o tą taką komunikację, to już takie tajemnicze to się nie staje. Uh-huh. Czym to właśnie jest? No to żeby tak generalnie zacząć fajnie, to fajnie jest spojrzeć na temat wyższej jaźni z takiej perspektywy wielowymiarowości bardziej, czyli myśleniu o sobie jako o istocie wielowymiarowej, ponieważ to też jeszcze żyjemy w takim przekonaniu, w takim paradygmacie, jako tutaj rasa ludzka od długiego czasu, że postrzegamy tylko siebie poprzez ten taki pryzmat fizyczny, czyli jako to osobowe, ludzkie ja, które posiada ciało fizyczne. Ewentualnie to tam gdzieś się rozszerza w takich tych kręgach religijnych bardziej ta wiedza o nas na takie tematy też duszy i tak dalej. Mhm. A tak naprawdę, jeśli spojrzymy na to trochę szerzej, czyli właśnie z tej perspektywy wielowymiarowości, to istnieje o wiele więcej aspektów nas samych. Także rzeczywistość jest o wiele czymś o wiele głębszym, szerszym, bardziej złożonym niż tylko tutaj nasze oczy to rejestrują. No i właśnie, tych wymiarów też jest więcej. My tutaj żyjemy w trzecim wymiarze, teraz ze sprawą właśnie ewolucji świadomości idziemy już tam wyżej w kierunku tego wymiaru kolejnego. No i też na tych wyższych wymiarach, tam głębiej osadzone są inne aspekty nas samych i jednym z takich aspektów właśnie jest nasza wyższa jaźń, czyli tak to można w skrócie powiedzieć, że jest to taka częstotliwość i głos naszego boskiego ja, całkowicie takiego spełnionego i przejawionego już boskiego ja, która istnieje właśnie poza ograniczeniami czasu i przestrzeni. Mhm. Jest to też taka najbardziej autentyczna część nas samych. Jest to ten aspekt nas, który jest bezpośrednio połączony już ze źródłem, ze Stwórcą. Tak jakby się wyłania z samego źródła, jest tam najbliżej już. No jest to taka potężna istota, która po prostu postanowiła przeżyć różne doświadczenia w różnych wymiarach i tutaj my, jako tutaj nasze ludzkie ja, jest jednym z takich właśnie doświadczeń, które ona tutaj przeżywa, obserwuje, zbiera informacje z tej przestrzeni właśnie ziemskiej, wspiera nas i inspiruje. I tak jeszcze w skrócie można to ująć, że nasze wyższe ja to jest ten aspekt nas, który pamięta po prostu o tym, że istnieje tylko teraźniejszość, że jesteśmy bezwarunkową miłością, że nie potrzebujemy żadnej tutaj naprawy, że powinniśmy się kierować w życiu miłością, a nie strachem, że mamy też w sobie wszystko to, czego potrzebujemy, że jesteśmy dokładnie tam, gdzie powinniśmy być, czyli po prostu jesteśmy to my sami, jest to nie jakaś inna istota zewnętrzna od nas, tylko jest to ta sama istota, co my, tylko po prostu nasz głębszy, szerszy aspekt, który zawsze jest przy nas, zawsze jest obecny. No jak już mówiłem wcześniej, żyje poza czasem i przestrzenią, czyli żyje w tej teraźniejszości, gdzie po prostu ma wgląd i przeżywa wszystko jednocześnie, czyli różne aspekty nas tutaj przeżywa. Jak my to doświadczamy poprzez ten czas linearny, no to wyższa jaś to tego wszystkiego doświadcza naraz. Po prostu no, widzi tak jakby wszystko ze szczytu góry, a my jesteśmy trochę tam gdzieś niżej w tej dolinie i nie mamy takiej perspektywy też widoku świadomości jak wyższa jaś, dlatego warto po prostu w swoim życiu kierować się, zawierzyć się swojej własnej wyższej jaźni, współpracować z nią, tak w cudzysłowie, brać od niej inspiracje, wskazówki, też takie wglądy różne, no i tak swoje życie budować, aby opierało się ono w dużej mierze na komunikowaniu się, integrowaniu się właśnie z naszą wyższą jaźnią. To tak mówię w skrócie. A jak to się ma do, teraz mi tak przyszło, jak to się ma do duszy albo jeszcze do intuicji, tak? Gdzie byśmy to ustawili? No właśnie, jeśli chodzi o intuicję, no to z tego, co ja to tak czuję i rozpoznałem, to takie przebłyski intuicji to jest po prostu komunikat wysyłany od wyższej jaźni, ponieważ wyższa jaźń, skoro istnieje, egzystuje już w wyższym wymiarze,
to tam jakby też cała percepcja, też jakby język, sposób, jak ona wszystko widzi, jest zupełnie inny niż tutaj naszego umysłu 3D. To jest po prostu całkiem inny zakres percepcji. I z jednej strony nie jest możliwe, aby idealnie, płynnie wyższa jaźń nam przekazała całą informację czy instrukcję z jej poziomu widzenia i postrzegania do naszego umysłu, ponieważ jest ta zbyt duża taka różnica percepcyjna. I intuicja to jest taki przebłysk intuicji, to jest taka jakby skondensowana, skompresowana właśnie wiadomość, instrukcja, przekaz od naszej wyższej jaźni, w którym jest zawarta też jakby potężna też informacja, duży taki zasób, zakres informacji. I my to właśnie odbieramy jako taki chwilowy przebłysk intuicji, co jest o wiele czymś głębszym. Tam po prostu też mogą być całe po prostu pakiety informacji, tylko my właśnie odbieramy to jako taką intuicję, że na przykład zrobić to albo pójść w tym kierunku. Jest to takie też połączone z czuciem, że z takim jasno odczuwaniem, że jest to właściwe, jest to prawdą, jest tym taka też pewność, radość, ekscytacja właśnie, to wtedy jest taki jakby przekaz skompresowany od wyższej jaźni. A jeśli chodzi o duszę, to myślę, że to mniej więcej wyższa jaźń, dusza to jest obok siebie i też to tak ciężko może być rozróżnić. Pewnie osoby, które mają taki wgląd energetyczny w te przestrzenie, już taki też wyrobiony i precyzyjny, to tam potrafią to ograniczyć, gdzie jest jedno, gdzie jest drugie, czym to się różni. Na pewno wszystko jest jednością, czy wyższa jaźń, czy dusza, czy my sami, czy nasza podświadomość, to jest jedna i ta sama istota, tak samo źródło właśnie, z którego pochodzimy, to też jest z nami i to nie ma żadnego oddzielenia między jednym a drugim, żadnej takiej granicy, żadnej bariery, tylko to ewentualnie wyłącznie możemy widzieć z poziomu nad naszego umysłu, z tej percepcji 3D tutaj, ale jest to właśnie jedna istota i ja tak szczerze mówiąc to za bardzo też nie ograniczam, gdzie się kończy dusza, gdzie zaczyna, który przekaz pochodzi tam od duszy, od wyższej jaźni. Po prostu odbieram to jako takie jedne istoty świetliste gdzieś tam we mnie czy nade mną. Chociaż nade mną też jest takie słowo, które tworzy hierarchię, więc ja bardziej lubię tak to używać czy opisywać mówiąc we mnie głębiej po prostu, czyli to tak bardziej pokazuje, że tego tam też nie ma podziału żadnego na wyżej, niżej, tylko wszystko jest właśnie w jednym miejscu, w jednym punkcie. No i tak właśnie jak powiedziałem, to tą duszę i wyższą jaźń to tak postrzegam też jako jedną tą samą istotę no i tyle. Okej, czyli to wszystko, no tak, no bo tutaj jesteśmy jakby w tym wymiarze, to ciałko mamy, tak, ale wszystko, co jest ponad ciałkiem, czy co wypełnia to ciałko, no to te poszczególne elementy tego, tak, wyższej jaźni, intuicji, duszy i tak dalej. Okej, a teraz jaką rolę pełni ta wyższa jaźń w naszym życiu? Przede wszystkim wyższa jaźń to jest z jednej strony ten właśnie aspekt nas, który po prostu na bazie prawa rezonansu stwarza nam w życiu różnego rodzaju doświadczenia, które są adekwatne do tego, jakie mamy w danej chwili w sobie wzorce i zapisy, jakie programy, jakie też przekonania podświadomości czy świadomości. No i jak wiemy, to, co jest wewnątrz, to się manifestuje na zewnątrz, no i wyższa jaźń jest tym aspektem nas, który po prostu nam stwarza to, co jest w nas na zewnątrz. Też jakoś tego nie wartościuje, czy to jest dobre, czy złe, co mamy, czy właściwe, czy nie, czy szkodliwe, czy pomocne, tylko po prostu to, co jest, to nam stwarza i to głównie służy edukacji takiej rozwojowi, abyśmy po prostu poprzez doświadczanie tych wszystkich doświadczeń, które nam wyższa jaźń stwarza, z jednej strony też zobaczyli często, w jakich żyjemy ograniczeniach, jeżeli to są takie przekonania, czy programy oparte na właśnie ograniczeniu. Z drugiej strony właśnie też dzięki temu rozpoznaniu tych własnych ograniczeń, które tam mogą powodować jakieś niedostatki, niedobory, czy nawet tam cierpienie, w końcu to zobaczyli i też z tego postanowili wyjść. To jest właśnie też taka jakby rola, którą spełnia wyższa jaźń. Z drugiej też strony wyższa jaźń, skoro po prostu też widzi wszystko jednocześnie, jest tam poza czasem, czyli żyje tu i teraz, to organizuje nam poniekąd różnego rodzaju te wszystkie nasze wcielenia, czyli to, co my postrzegamy jako nasze życia, które tak płyną linearnie, czyli jedno po drugim, to z poziomu wyższej jaźni to też się wszystko dzieje jednocześnie. No i właśnie na poziomie tej wyższej jaźni to też zapadają takie jakby decyzje dotyczące właśnie między innymi, jeśli chodzi o nasze przybycie na Ziemi, też miejsca, w którym się urodzimy, kraju, też czasu historycznego, w jakim tu przyjdziemy, doboru rodziców, doboru też naszego ciała, tego, jakie będziemy mieli tam w sobie cechy, charakter, osobowość, jakie też będziemy przechodzili różne tam doświadczenia, które po prostu to wszystko służy temu, abyśmy jak najlepiej mogli doświadczyć w sobie w życiu tego, co w danej chwili jest nam potrzebne, co gdzieś tam w nas rezonuje i tak dalej. Więc no to tak można powiedzieć, że wyższa jaźń
nam tutaj organizuje życie, ale też jest po to, abyśmy otrzymywali wsparcie, ponieważ jest to ten aspekt nas, my sami, który wszystko widzi z góry. No i właśnie jeżeli tak nauczymy się żyć, aby żyć w połączeniu z wyższą jaźnią, w ten kanał komunikacji mieć otwarty, to też z tego poziomu z jednej strony idzie, łatwiej jest przejść przez życie w taki sposób, aby dostąpić takiej samorealizacji, aby po prostu iść w tym kierunku, który gdzieś tam mamy w sobie zapisany, gdzieś po drodze się nie pogubić, nie zbłądzić, a z drugiej strony też wyższa jaś pomaga nam w kreacji rzeczywistości. To też jest fajny temat, ponieważ często mówiliśmy o kreowaniu rzeczywistości, ale warto o tym wspomnieć, że czasami chcemy wszystko jako ludzie kreować z poziomu naszego umysłu tutaj ludzkiego, czyli tam po prostu sobie coś wyobrażamy, co chcemy osiągnąć na przykład, tam nadajemy intencje i poprzez nasz umysł wyobrażamy sobie, jak to się ma stać, w jaki sposób, jaką ścieżką, jaką drogą, jakimi sposobami, a od tego też mamy wyższą jaźń, żeby to właśnie ona kreowała, żeby po prostu jej wysłać informację, co wybieramy, jaką kreację, jaką manifestację. No i skoro ta wyższa jaś jest na szczycie tej góry i ma pełen widok na wszystko poza tym czasem i przestrzenią, to też widzi najlepsze takie sposoby, najlepsze możliwości, najłatwiejsze takie ścieżki, które mogą sprawić, że otrzymamy to, co wybieramy. No i jeżeli będziemy w ten sposób kreowali już z poziomu wyższej jaźni, czyli w połączeniu z wyższą jaźnią, to wtedy ta manifestacja będzie do nas przychodziła po prostu taką prostszą drogą, szybciej, płynniej, też skutecznie, bez takiego wysiłku. Ale to wtedy, jak się poddamy, prawda? Bo tak, to tak, niekoniecznie, tak, niekoniecznie, jak nam nasza wyższa jaźń będzie podpowiadać, no to niekoniecznie może nas przekonać do tego, tak? To by było idealne. Tak. Do tego też jest potrzebna świadomość w ogóle, że taki aspekt nas samych, jak wyższa jaźń, istnieje, bo dopóki właśnie postrzegamy się tylko przez pryzmat tego ludzkiego tutaj opakowania, że tak powiem, no to będziemy stwarzali tylko z poziomu tego umysłu i widzieli wszystko w wąskiej perspektywie bardzo i czasami po prostu poddając się wyższej jaźni, mając świadomość, że ona jest i z nami współpracuje, bo to też tak jest często, że na początku, jeżeli ktoś odkrywa w sobie ten wymiar wyższej jaźni, to jeszcze z poziomu umysłu mogą takie przychodzić też zwątpienia, czy nawet taka niepewność, czy czasami wyższa jaźń nasza gdzieś na manowce nie sprowadzi, czy nas nie oszuka, czy tak dalej, jeśli jej się zawierzymy. No ale to tylko jest taka perspektywa tutaj z poziomu ludzkiego umysłu, tylko ludzki umysł może takie coś wymyśleć, to dalej jest ta iluzja oddzielenia i że to niby jest ktoś inny, który nam pomaga, a to jesteśmy my sami już w tym wyższym wymiarze, bliżej źródła, też bliżej bezwarunkowej miłości, więc w tamtej perspektywie, z tamtego poziomu takie coś w ogóle, jakaś idea, koncept oszukania czy utrudnienia nam nie istnieje, to jest niemożliwe po prostu, bo jest to niemożliwe, tylko to właśnie z poziomu ludzkiego możemy sobie takie coś wyobrażać. No i właśnie, jeśli chodzi o tak, bo to jest ta cząstka, to jest ta wyższa cząstka nas, czyli może nas tylko wspierać, tak? Tam jest niekorzystne, oczywiście niekorzystnych rzeczy przede wszystkim nie ma, ale jakby w naszym mniemaniu, tak? Krzywdzące nas czy niekorzystne, czegoś takiego nie ma. Jeżeli my doświadczymy czegoś tak zwanego krzywdzącego, no to też trzeba pamiętać, że to nie jest krzywdzące, tylko to jest nauka. Także całkowite zaufanie. No to właśnie my sami jesteśmy. To tak fajnie można sobie analogią wyobrazić, jak ta wyższa jaźń nam pomaga i wspiera, to jakbyśmy my teraz tu nawet właśnie naszym ludzkim umysłem mieli taką możliwość cofnąć się do czasu, jak byliśmy dzieckiem, że po prostu jakby jesteśmy tam w tle naszego życia, obserwujemy samych siebie jako dziecko, sekunda po sekundzie, dzień po dniu i jakbyśmy mieli z tego poziomu właśnie taką możliwość wspierania, podpowiadania sobie jako dziecku, gdzieś tam inspirowania, ukazywania najprostszych dróg, gdzieś tam pomagania, aby jakieś ominąć zagrożenia i tak dalej, no to też wiadomo, żebyśmy sobie nie mogli jako dziecku zaszkodzić, żeby to jest to wręcz niemożliwe, no bo robimy to sobie samym. Więc tak samo jest teraz właśnie, że my jako ludzie... Tylko, że jak byliśmy dzieckiem, to się odbywało, tylko to były milisekundy, tak? Znaczy tak. Nadal są milisekundy, tylko tutaj tą milisekunda jest to tchnienie, tak, od wyższego ja. No i za czym my zdążymy w to wejść, to umysł to przechwytuje. Tak, jeżeli dosłownie damy o jedną sekundę dłużej zastanawiania się, wahania, no to już ego wskakuje, umysł i mówi, a już cię mam, to jest moje. No to tak właśnie już wygląda. Nie puszczę. Dlatego trzeba tak uważać. No.
Tak, tak. Okej. No wiesz co, no ta wsparcie, obecność wyższej jaźni, ona była zawsze, jest i będzie. No, to nie może być, żeby jej nie było po prostu. To też tylko można sobie gdzieś tam w ludzkim umyśle wyobrazić, że gdzieś tam nas wyższa jaźń opóźnia czy opuszcza, jakkolwiek. Ale właśnie chodzi o to, żeby jak powiedziałeś, żeby też umieć te komunikaty odczytywać i to jest umieć też rozróżniać, gdzie jest właśnie głos naszego umysłu, gdzie jest właśnie ta informacja, czy to takie prowadzenie, ta energia pochodząca z wnętrza, ale to jest kwestia też wytrenowania i otworzenia się na tego rodzaju budowanie w sobie właśnie komunikacji, czy takiego współistnienia z wyższą jaźnią, więc to wszystko na początku to może się wydawać też jakieś tam trudne, ale wraz z biegiem czasu, wraz z nabytym doświadczeniem, taką praktyką też to się takie staje coraz już mniej takie subtelne, bo na początku takie może być subtelne, te informacje mogą przychodzić i to też do końca, to może być, jak mówiłaś, chwila, taka mały tam ułamek czasu, może być takie też bardzo ciche gdzieś tam przychodzące do nas, czy to przez jakieś obrazy, czy też głos swój własny, głos własnym umyśle nawet, ale to z biegiem czasu też, jak się trenuje, to takie się staje coraz bardziej wyraźne, krystaliczne, czyste, głośniejsze. Ja bym powiedziała, że posłuszne. Bo ty posłuszne. Powiedziałeś brak zaufania, właśnie dobrze powiedziałeś, że jakby jest tego, mamy taki, wiecie, tego, ja nie wiem, może to jest coś pomiędzy naszym ego jeszcze, a tą wyższą jaźnią, ten, nie wiem, taki umysł, rozsądek, no bo ego jest jakby może częścią, prawda, tego umysłu. To jest to, co chce być zawsze pierwsze, zawsze najlepsze, zawsze wszystko mieć super, ale jednocześnie też się boi, tak? Że chce komfort mieć, czyli siedzieć sobie i niekoniecznie się za bardzo wychylać, ale to jest jakby taka cząstka naszego tego umysłu, ta gadzia mi się wydaje. A tutaj umysł to jest, no i teraz to połączenie, umysł, tutaj ta strona gadzia, a tutaj mamy tą stronę tego wyższego ja, tak? I jest to dotknięcie i teraz komu dajemy większą siłę, większe zaufanie? Jak przez lata pracowaliśmy nad tym, że pompowaliśmy ego, jak to mówią, tak? No i ego jest takie rozbudowane, słuchajcie, ma takie silne mięśnie, no to kurczę, ta wyższa jaś się nie może przebić przez ten umysł, tak? Tylko zawsze przechodzi na stronę ego. Siedź, nie ruszaj się, siedź na tyłku, bo tam będzie zimno, bo tam będzie źle, bo tam będzie jakiś strach i lęk, a tutaj... Czyli dać pole do popisu wyższej jaźni, nie bać się, tak? Okej. Okay. Tak, no bo to my sami jesteśmy, więc no nic złego nas nie może spotkać z perspektywy nas samych, więc. A jest to ta część nas, jak mówiłem, która widzi więcej, wie więcej i żyje poza tym czasem. I to też ciężkie jest to dla umysłu do wyobrażenia sobie, jak można żyć poza czasem i przestrzenią, no bo to jednak umysł tylko tą strukturę rzeczywistości zna i w niej operuje. Tak. No ale generalnie jak tak się nawet nad tym tak zastanowimy, tak logiką pójdziemy trochę i tak przeanalizujemy, no to faktycznie tam już ta wiedza jest po prostu o wiele głębsza, nieograniczona i warianty są tam wszystkie widziane jednocześnie i no to trudno się, mając świadomość tego, jak ta wyższa jaś to widzi, trudno jest jednak obstawać dalej przy tym, że to jednak tu nasz ludzki umysł, ten ego, egotyczny umysł powinien dowodzić, bo wie więcej, tylko jednak wtedy to takie zaufanie dla wyższej jaźni, to takie prowadzenie się, otworzenie, zawierzenie się naturalnie się w człowieku pojawia, rodzi jako taka część, jako część procesu właśnie rozwoju świadomości i na tym właśnie polega też między innymi no, głównie rozwój świadomości, że wznosimy się coraz wyżej, czyli coraz bardziej otwieramy się, aby iść w kierunku tych tu takich swoich głębszych, subtelniejszych aspektów nas samych i to właśnie oznacza głównie przybliżanie się do swojej własnej wyższej jaźni, budowanie tego połączenia, stawanie się swoją wyższą jaźnią, bo to chodzi o to, aby ta wyższa jaś po prostu miała w nas taką przestrzeń, żeby mogła się spokojnie w nas przejawić, zamanifestować, żebyśmy my po prostu widzieli rzeczywistość oczyma wyższej jaźni już. I tym właśnie jest taki proces wznoszenia się świadomości dla mnie, w głównej mierze oczywiście. Tak. Czyli jak schodzi, to przechwytuje to, mi się wydaje, że jeszcze tutaj serce, tak? Czyli to serce, czyli uczucie. Tak. I wtedy pozostawić to, nie dać wyskoczyć się z tego serca, czyli pozostać w uczuciach, a nie dać przeskoczyć temu nawet już do umysłu, a tym bardziej do ego. Czyli to, jak się czujemy. Tutaj coraz więcej pozwalać temu, tej wyższej jaźni zadomowić się poprzez właśnie poczucie, odczuwanie sercem. Tak, no serce jest ogólnie bramą do wyższej jaźni, ponieważ
generalnie serce to jest taki brama, portal, która prowadzi nas w głąb do tych głębszych aspektów nas samych, czy to właśnie duszy, czy wyższej jaźni, czy do samego Boga, źródła po prostu. To jest ten portal, gdzie jak nasza świadomość się zanurzy w nim, zanurkuje, to tam nawiązujemy głębszą komunikację, taką czystszą, otwartą bardziej. No, a umysł to jest tą strukturą, ten ziemski umysł 3D jest taką strukturą, która po prostu wszystko dzieli, fragmentuje i też żyje w obrębie tego czasu psychologicznego, jak często o tym mówiliśmy, i też tworzy ten lęk, oddzielenie. I, no i jeżeli właśnie będąc w umyśle typowo, co jest w tym świecie tak dosyć powszechne, no to wtedy zamykamy też się w takim paśmie częstotliwości, gdzie dostęp do naszej wyższej jaźni jest po prostu ograniczony mocno. Dalej ta komunikacja, to połączenie istnieje, no bo ono po prostu jest, ale jest bardzo takie wyciszone, słabe, że tak to można nazwać. I no i automatycznie idąc bardziej w kierunku serca, otwierając się na serca, na uczucia, to fajnie o tym wspomniałaś, bo uczucia to też jest to taka brama do naszej wyższej jaźni, ponieważ ona żyjąc już w tym wyższym wymiarze, bliżej źródła, czyli bliżej tej takiej częstotliwości czystej miłości, czystej bezwarunkowej miłości, tam egzystując, no to jeżeli my chcemy iść w jej kierunku, to także otwierając swoje serce na tą miłość, automatycznie zmieniamy swoją częstotliwość własną, czyli bardziej wibrujemy już wyżej w zakresie pasm częstotliwości właśnie miłości, czy to spokoju takiego wewnętrznego, wdzięczności, zaufania i tak dalej. No i automatycznie wtedy, jak na bazie prawa rezonansu, to jak takie radio, dostrajamy się do tej fali informacji, do tej przestrzeni wyższej jaźni, no i wtedy się po prostu nią stajemy, tworzymy taki most, pomost między nami a nią, przez który ona może jakby do naszego tutaj życia wpłynąć i działać po prostu i też tą informację swoją przekazywać, a my jesteśmy w stanie ją po prostu precyzyjniej odczytać, zobaczyć i tak dalej. Więc to właśnie fajnie wspomniałaś, że serce jest tą taką drogą do właśnie do wyższej jaźni, też do źródła i tych wszystkich tutaj naszych głębszych aspektów. No i teraz, dlaczego w obecnym okresie transformacji warto wzmacniać połączenie z wyższą jaźnią? Przede wszystkim dlatego, że cała transformacja, jak też wspomniałem, to wzniesienie świadomości głównie polega na tym, abyśmy się do tej wyższej jaźni przybliżyli, abyśmy się stali z nią jednym. To tak wygląda, że po prostu my tutaj, ściągając z siebie różne takie warstwy naszych ograniczeń, różne warstwy iluzji, tych wszystkich przekonań, które po prostu nie są prawdą, czyli te wszystkie warstwy nieprawdy o nas, automatycznie stajemy się coraz lżejsi, coraz bardziej tacy też otwarci, czyści, bardziej świetliści, przez co siłą rzeczy wyższa jaźń jest coraz bardziej w stanie skutecznie wpłynąć do naszego życia, ponieważ nie ma tego muru wokół nas, tych wszystkich warstw, które to blokowały, tą komunikację. I ten proces ewolucji świadomości, on tak właśnie wygląda, że stajemy się coraz lżejsi, pozbywamy się nieprawdy o nas, rozświetlamy się wewnętrznie, podnosimy swoją częstotliwość wibracji, otwieramy się na bezwarunkową miłość, wyciszamy się wewnętrznie, czyli też harmonizujemy przestrzeń umysłu, działania, te wszystkie mentalno-emocjonalne sprawy i siłą rzeczy właśnie wtedy stajemy się bardziej dostrojeni do wyższej jaźni. I jako taki może nie finalny, już końcowy efekt tego procesu, bo ten proces też nie ma końca, bo rozwój trwa wiecznie, ale jako taki gdzieś tam przyszły krok, to po prostu jest nim to, że staniemy się naszą wyższą jaźnią tutaj za życia, czyli tak się w pełni już połączymy, zintegrujemy z wyższą jaźnią, tak się nałożymy na siebie, że będziemy przejawieniem naszej wyższej jaźni w tej rzeczywistości ziemskiej, czyli będziemy po prostu odczuwać rzeczywistość oczyma własnej wyższej jaźni, będziemy jakby też, tak nam się świadomość rozszerzy, że cała perspektywa rzeczywistości, jak będziemy widzieli wszystko dookoła, rzeczywistość samych siebie, będziesz pochodziła z tego szczytu górki, co też jest trudne do wyobrażenia, ale ten proces postępuje cały czas. My tak stopniowo, krok po kroku, rok po roku swoją świadomość rozszerzamy. Może to tak nie jest widoczne, jak tak sobie pomyślimy, ale jak tak się cofniemy tam, co było rok temu, czy 5 lat temu, czy 10 lat temu, to jest to bardzo wyraźne, mi się wydaje, u każdego człowieka. No i właśnie ta ewolucja świadomości polega na tym, żeby na tym etapie, w którym jesteśmy, iść w tym kierunku starania się z wyższą jaźnią, a najlepiej to możemy robić, jeżeli sami się weźmiemy za ten proces. On i tak się dzieje automatycznie, no ale gdy się za niego weźmiemy, w sensie będziemy świadomie pracowali z intencją, z takim też pragnieniem, z wolą, aby się z wyższą jaźnią bardziej połączyć, lepiej skomunikować, żeby ten kanał był czysty i otwarty, no to wtedy będziemy po prostu wspierali proces wzrostu własnej świadomości i będziemy jakby szli w zgodzie i w kierunku z naszym przeznaczeniem, więc to głównie dlatego warto. No właśnie, a jak to się ma przekładać na nasze tutaj codzienne życie, bo w zasadzie to o to chodzi, tak?
że no właśnie, ktoś powie, no a co to w ogóle, a po co ja mam tam się tym zajmować, tak? Do czego mi to w ogóle potrzebne? Co zmieni to w moim życiu? No to zależy, kto czego potrzebuje w życiu i kto jak patrzy na życie, bo to wiadomo, każdy ma inną perspektywę. Jedni mają bardziej taką osadzoną w ziemskich realiach i takie sprawy bardziej materialne dla nich są ważne i tam też można jakieś korzyści z tego odnieść, z komunikacji. Inni bardziej gdzieś idą w kierunku takich niefizycznych, subtelnych, tych duchowych spraw i tam też są inne korzyści. No a przede wszystkim to jest to, że takie namacalne korzyści, co może każdy odczuć, to jest pogłębiony spokój wewnętrzny, taka cicha przestrzeń w nas, osadzenie się w tym takim oceanie spokoju, ponieważ no, to jest ta domena, ta przestrzeń wyższej jaźni, gdzie już poza tym czasem przestrzenią, poza też umysłem, gdzie jest też szersza perspektywa na wszystko. I generalnie spokój po prostu zawsze jest też takim wynikiem, następstwem tego, że się patrzy na rzeczywistość, na swoje życie własne z szerszej perspektywy, ponieważ ona jest bardziej jednak zawężona, tym wtedy więcej jest tego niezrozumienia, lęku, niepokoju, bo po prostu nie wiemy, co jest czym, nie wiemy, czemu się takie rzeczy dzieją, czy to w świecie, czy w naszym życiu, nie wiemy, kim jesteśmy i tak dalej. A jeżeli się stajemy bardziej swoją wyższą jaźnią, to tą perspektywę po prostu mamy szerszą, bardziej rozumiemy rzeczywistość, no i naturalnie po prostu pojawia się spokój, też się pojawia akceptacja, zrozumienie. To tak można fajnie porównać do takiej analogii z, na przykład z łazikiem na Marsie, że my tutaj ludzie na Ziemi to jesteśmy, jeżeli tak żyjemy właśnie w odcięciu trochę od tej wyższej jaźni, to jesteśmy takim łazikiem, który został na Marsa wysłany i nie ma tego połączenia tutaj z bazą NASA na Ziemi, gdzie jest cały plan tej podróży, bo to ten Marsik tam, łazik tam w ogóle jest na tym Marsie, nie ma też tej mapy topografii Marsa, jak to wygląda, to cała tam przestrzeń, tylko ten po prostu łazik został odcięty i uwierzył w to, że jest tylko tym łazikiem samym i musi tam po prostu sobie wszystko na nowo ustalać, jakoś definiować, co jest, kim on jest, po co tam jest, w czym jest ta rzeczywistość, a jeżeli się po prostu połączymy z tą bazą, tam jakieś tam połączenie nam się odnowi, no to wtedy też siłą rzeczy i ten spokój się pojawi i zrozumienie i jakieś takie celowe działanie konkretne, po co tam się jest, więc to tak można przełożyć, czy po prostu no bez no to tego prowadzenie. Tak, bez tego wyższego zarządzania ten łazik to tak będzie pewnie łaził bez celu, tak? Tak jak tutaj ludzie na planecie. No to tak my tak też, robimy, jako ludzie. Tak. Albo to tak samo, wiesz, na przykład tak pojechać na jakiś urlop gdzieś tam do innego kraju, kontynentu i sobie cały miesiąc planować na przykład podróż, punkt po punkcie, miejsca, które się zwiedzi, co się odwiedzi, no całą tą mapę, całą mieć ze sobą i tak dalej i w momencie, jak tam na przykład już się wyląduje, to jakby nam nagle ktoś jakąś pamięć wyczyścił, czy zabrał tą świadomość tego wszystkiego, po co tam jesteśmy, no i mamy po prostu tam na miejscu się odnajdywać na nowo w tym wszystkim, to też jest takie wtedy wszystko chaotyczne też trochę i też się lęk pewnie pojawi, no bo co my tu robimy i tak dalej, więc to tak właśnie można porównać też komunikację z naszą wyższą jaźnią, czyli tam jest po prostu cała informacja, plan życia, też możliwości, potencjały różne, które są w nas i temu między innymi warto to połączenie w sobie rozbudowywać. I tak samo jeśli chodzi też o ten wymiar miłości, ponieważ no, wyższa jaźń jest tą przestrzenią już taką, w której ona żyje, to jest ta przestrzeń, gdzie jest bardzo blisko źródła, czyli taka już czysta, rozświetlona, oparta właśnie na tej bezwarunkowej miłości, to też jeżeli się z nią połączymy, to automatycznie będziemy stawali się przejawieniem tej wyższej jaźni tutaj w ludzkim uniformie, w ludzkim ciele, a to spowoduje, że ta miłość będzie nas od środka rozświetlała, transformowała, zmieniała, uzdrawiała i siłą rzeczy to będzie powodowało, że będziemy się wyzwalać, oczyszczać, uwalniać z różnych takich też tam w nas programów, czy wzorców, czy blokad, czy emocji trudnych, no z wszystkiego, co też jakoś powoduje w nas dysharmonia i też powoduje, że czujemy się nie tak, jak byśmy chcieli i tak dalej, więc no to takie dwie korzyści główne można tutaj przytoczyć, ale też jest ich więcej, to takie nawet już bardziej mistyczne, tak to nazwijmy, czyli gdzieś tam postrzeganie wielowymiarowe, czy też jakiś tam dostęp do po prostu swoich tam poprzednich żyć, czy do tych wymiarów duchowych bardziej, tak. Jeśli to kogoś interesuje, tych kosmicznych wymiarów, czy też zaglądanie w swoją przyszłość, raczej w potencjały przyszłości, bo wiadomo, że tych potencjałów jest wiele i to od nas zależy, który tam wybierzemy, więc to też można jeszcze z takich korzyści właśnie wymienić to, że po prostu tam jest cały wgląd, cała informacja i warto mieć po prostu do tego dostęp, tak samo jak z internetem. Mając komputer, to warto już się z internetem połączyć
niż używać komputera bez internetu i po prostu i tyle, więc tak można analogią porównać. Wiesz co, a tak właśnie, analogicznie na drugim końcu mamy tego człowieka. Tutaj mówiliśmy przede wszystkim o tym człowieku, który ma to połączenie z jaźnią. Co będzie, jak to się będzie działo, jak będzie miał odzyskaną tą jaźń, czy nawiąże kontakt, czy odbuduje kontakt, no bo my przychodzimy tutaj i jakby się deklarujemy, czy zgadzamy się na to, tak, żeby stracić tą pamięć, no niekoniecznie, żebyśmy nie mieli dostępu do jaźni, no ale to jakby brak świadomości istnienia na początku, tak, może tej jaźni, czy poprzez, no bo w zasadzie jak jesteśmy dziećmi, no nie wiem, to tak jakby na sznurku jeszcze chodzimy automatycznie, ale system cały czas jakby wywala z nas, tak? Wyrzuca z nas te prawidłowe odruchy, czy prawidłowe te programy, no nawet nie programy, przekonania te naturalne, pochodzące właśnie ze stworzenia. No i poddajemy się temu. No i teraz, jeżeli dobrze nas opracują tutaj, słuchajcie, jeżeli dobrze nas uformują tam, system, rodzinka, religia, tak, bo to są te wszystkie elementy systemu, no to niestety, ale krok po kroku to zanika, tak? Czyli gdzieś tam jest taka, ja bym powiedziała, wiecie, jaźń, może taki balon nadmuchany wokół mnie, jestem w tym balonie, przebywam, a teraz jak coraz mniej, to po prostu taki flaczek zostaje, tak? Taki tylko ta skórka tego balona, a tutaj ego napompowane właśnie. No i co? I taki człowiek nie ma kontaktu, prawda? Z jaźnią. Jest, bez sensu żyje. Znaczy to zależy od perspektywy, bo na przykład dla naszej wyższej jaźni takie doświadczenie zanurzenia się tutaj w ten świat 3D, świat tego zapomnienia, amnezji i takiego życia właśnie w tym zapomnieniu, też ma wartość i też jest to pewnym doświadczeniem, które ono po prostu może potrzebować i jest wartościowe po prostu i z tamtego poziomu ma to bardzo dużą wartość. Dla nas tu to się może takie wydawać bez sensu, że jesteśmy jacyś opuszczeni, zostawieni, bez mapy, bez tego i tutaj błąkamy, ale to nie jest tak, to też po prostu jest po prostu doświadczenie i skoro ono jest, to ma wartość. I też moim zdaniem gdzieś w wszechświecie, w tym wielowymiarowym istnieje masa takich przestrzeni i planów egzystencji, jak nasz plan ziemski, gdzie są zarówno takie plany, gdzie jest to zapomnienie, ten 3D świat cały, gdzie po prostu się świadomość wciela i żyje w oderwaniu, w odłączeniu, jakby trochę zapomnieniu, a też są takie już bardziej zaawansowane ewolucyjne przestrzenie, wyżej wibrujące, gdzie po prostu rodząc się mamy automatycznie ten kontakt z własną wyższą jaźnią pełen i z tego poziomu żyjemy, doświadczamy, wytworzymy. I myślę, że też zarówno jedno takie doświadczenie jest bardzo wartościowe i drugie, więc skoro my tutaj w takim doświadczeniu jesteśmy, to też to musi mieć swoją jakąś przyczynę i dla wyższej jaźni jest to bardzo wartościowe. No ale właśnie jako teraz, że nasza przestrzeń się po prostu ziemska tutaj podnosi, wznosi wyżej z jednej gęstości tą wyższą, z jednego wymiaru wyższy, tak samo nasza świadomość, to samo takie nawet przejście z tego zapomnienia, z iluzji, z tego świata 3D już wyżej, taki ewolucyjny przeskok, kwantowy przeskok, też jest bardzo ciekawym doświadczeniem, może być dla wyższej jaźni i po prostu samo to takie przeżycie jest taką ekscytacją, frajdą, że się zapomina i potem jest całe to życie jest poświęcone temu, aby sobie to stopniowo przypominać, kim się jest, a w końcu to odkryć i się na końcu uśmiechnąć, że piękna podróż to była po prostu, że jak można taki zrobić też postęp i z takiego zapomnienia taką świadomość przeskoczyć, więc myślę, że to nawet z nudów jest takie fajne coś sobie tam zafundować raz na jakiś czas z poziomu wyższej jaźni, tam już tam się nudzi na tym poziomie tam pewnej świadomości, ja to sobie teraz skoczymy takie zapomnienie w taką symulację, to w taki hologram, gdzie podoświadczamy, zobaczymy jak to jest i frajdą samo będzie to takie wspinanie się po tej drabinie ewolucyjnej, żeby sobie przypomnieć, kim w końcu jesteśmy, więc myślę, że to też nawet z tej perspektywy takiej właśnie nudy może być ciekawe zajęcie. No myślę, że to właśnie teraz następuje, tak? To, co dokładnie, tak. Bo słuchajcie, te dwa ostatnie lata, już zaraz będą lata, słuchajcie, dwa lata, no to właśnie mamy pełno takich rodzynków, że tak powiem, którzy wchodzą na tą ścieżkę albo jakieś sytuacje doświadczają, przeważnie traumatycznych niestety, które powodują, że się nagle z tego Matrixa budzą, tak? Że z tego uśpienia kompletnego nagle bum jest
Tak, a czy to będzie tylko przyspieszało, nie? Więc to jest początek dopiero. Tak. Jak możemy się komunikować z wyższą jaźnią? A jeszcze wiesz co, tak w kontekście tego, co teraz powiedziałaś, to mi też się wydaje, że to tu fajną rolę odegrają wkrótce nasze dzieci, w sensie tego pokolenia kolejne, bo my tu właśnie poniekąd tylko przygotowujemy im grunt, otwieramy te drzwi do tej wyższej świadomości też i nawet sobie wyobraźmy taki potencjał takiej rzeczywistości, gdzie na przykład takie dzieci w wieku lat tam 10 czy 12, no takie bardzo młode, otwierają na przykład swoje kanały na YouTubie i zaczynają mówić, przekazywać wiedzę na przykład z poziomu tej wielowymiarowości, jak wygląda struktura przestrzeni wyższej jaźni na przykład, tamte wymiary, te królestwa wyższych wymiarów kosmiczne na przykład i nagle takich dzieci będzie coraz więcej w Polsce czy w ogóle we wszystkich krajach i jak to będzie wpływało już, jak da to innym ludziom do myślenia, z tym starszym osobom, że no skąd takie dziecko tam 12-letnie czy tam 10 może taką mieć wiedzę i też spójną, logiczną i nie jest ono samo, tylko takich dzieci jak ono jest coraz więcej, gdzieś tam książki też piszą i to jakaś będzie zmiana świadomości, że my to teraz naprawdę tylko się przebijamy z tym, dopiero gdzieś tam wiercimy tą wiertarką w tej Tak, jakieś stanie. Pojedyncze osoby, pojedyncze dzieciątka są, już wypływają na internecie. Ja myślę, że teraz te dzieci, które obecnie przychodzą, myślę, że no, też nie można tak, wiecie, określać ewidentnie, bo to też zależy jeszcze, jaka dusza przychodzi w danej rodzinie i na co godzi się jeszcze tutaj na doświadczenie, tak? Te dzieciątka, które przychodzą już teraz, z tego co widzę, z tego co zauważam, takie wiesz, dwulatki, trzylatki, czasami już nawet 4-5-latki, to myślę, że tu jeszcze 10-latki na pewno niektóre już pewnie tak, bo i 20-latki są, tak? Niesamowicie, słuchajcie, jest taki Mataja z De Stefano, ma chyba w twoim rocznikiem jest chyba. No właśnie, i przecież on mówi, że on pamięta, słuchajcie, 60 tysięcy lat, tak? Wszystko. Ale no, on tam doświadcza. Innych planet też pamięta życia. No, także widzicie, można, no i wiecie, i jeździ po świecie. No nie fruwa, co prawda jeszcze, jak Dynamo, tylko Dynamo, no niech traktowali tak poważnie, tak? Taki magician, magik, iluzjonista, który pojechał do Rio de Janeiro i wiecie, tam jest ten wielki pomnik Jezusa z otwartymi ramionami, tak? No i on stanął przed tym pomnikiem na schodach, mnóstwo ludzi tam, bo to znane miejsce turystyczne i stanął w takiej pozycji i nagle się zaczął lewitować, słuchajcie, na kilka metrów. Wszyscy zaczęli zdjęcia robić. No i oczywiście zdania są różne na ten temat, tak? Bo ludzie oglądają w internecie, mówią, o, jaka ściema, to nieprawda. Inni mówią, wow, niesamowite. Ale wystarczy zobaczyć, wiecie, po minach tych ludzi, którzy to oglądają, nie patrzeć na tego, który lewituje, tylko na ludzi, którzy robią zdjęcia i którzy, a jeszcze jest więcej osób, które nie robią zdjęć niż robią, dlatego że oni mieli z wrażenia, dosłownie, także... No i tacy ludzie ciekawa, są. Tak? Ciekawa sprawa, tak. No. Ale wiesz, tymi na przykład dziećmi, to też teraz o tym mówimy jako taki potencjał przyszłości i takie może coś, co jest ciężkie trochę do sobie wyobrażenia, żeby tak było, ale to też ten czas do przodu idzie i nie wiemy, czy za 3 lata, czy za 5, może to będzie już taką normą w rzeczywistości, że takich dzieci gdzieś w przestrzeni publicznej będzie dużo i teraz one tam mają lat, nie wiem, 8 czy 7 czy nawet 10 i za jakieś tam lat kilka i też tak się świadomość podniesie nasza tutaj zbiorowa, że tego typu rzeczy będą bardziej takie akceptowane też i łatwiejsze do zrozumienia też dla większej ilości ludzi i myślę, że to będzie szło w tym kierunku, że nas ta rzeczywistość będzie zaskakiwała pozytywnie w tym kierunku coraz bardziej i ja to widzę naprawdę jako taki potencjał bardzo realny i w dosyć krótkim czasie i to też bardzo też się przyczyni, żeby tą świadomość... No widzisz, w bardzo krótkim czasie, bo masz w perspektywie to, ty już wiesz, czujesz, bo to też mi się wydaje, że zależy od perspektywy każdego, bo wiesz, te linie rzeczywistości przecież są, tak? W których się cały czas przemieszczamy i teraz im więcej pracujemy nad sobą, im więcej poszerzamy tą świadomość naszą, to ta perspektywa się poszerza, no i wibracja tego jest wyższa, no i wiecie, i można... Jak tak naprawdę się skupić, to można skoczyć, to co mówiłeś, skok kwantowy zrobić, tak? Dosłownie diametralnie, ale to diametralnie zmienić swoje życie w przeciągu doby, słuchajcie, tak? Zresztą zmieniamy tylko może poszczególne drobiazgi,
jak sobie przypomnimy, to jesteśmy zaskoczeni jakimiś tam rzeczami, tak? Spotykamy kogoś tam po latach, no nawet nie po latach, może po tygodniach, czy po no i jakieś niesamowite zmiany zaszły i zaczynamy szukać, tak? A o co chodzi? Co się z nim stało? A dlaczego ma takie, w ogóle nie ten człowiek, jak to się mówi, tak? No właśnie dlatego, że zmieniliśmy rzeczywistość i No dokładnie. Tego nie rozpoznajemy. Tak to wygląda. No i właśnie ja też swój kanał prowadzę też z tą świadomością o tym, że tą swoją działalnością też poniekąd chciałbym i wiem, że to tak się dzieje, bo to też siła świadomości, też siła tej energii w działaniu, żeby właśnie takim młodszym tutaj osobom w pewien sposób drzwi otwierać. Oczywiście nie tylko ja sam, bo takich kanałów podobnej tematyce jest coraz więcej i to nie tylko w Polsce, na całym świecie. No i myślę, że my to wszyscy też robimy po to bardziej świadomie lub mniej świadomie, aby później za jakiś właśnie czas, za kilka tych lat młodsi od nas też kanały swoje otwierali, jeszcze tą głębszą wiedzę przekazywali, jeszcze bardziej złożoną, fascynującą i tak dalej, i żeby było po prostu im tutaj łatwiej i żeby to energetycznie było już jakby też możliwe jako potencjał, żeby się zamanifestowało, więc to też mam w sobie taką świadomość. No za kilka lat to wiesz co, ja myślę, że już będziemy fajnie sobie żyli, realizowali się już w takich bardziej, ja wiem, bardziej już w takich czynnościach innych, bo już tyle będzie obudzonych. No bo biorąc pod uwagę ten, jak ten proces postępuje, jak bardzo, no to ja myślę, że to zdecydowanie szybciej pójdzie, tak? Bo jeszcze no 3 lata temu to nic nie wskazywało na to, że no ciężko szło, ciężko, słuchajcie, jak się rozmawiało z różnymi ludźmi, a teraz mi się wydaje, że jest wodospad. Z mojej perspektywy, przynajmniej w Polsce, po prostu słuchajcie, jest wodospad. Są jeszcze elementy, że tak powiem, jednostki, które są po prostu, no stoją jak pomniki, słuchajcie, i tam huragan, tornado i są tak silne w swoich postanowieniach, że się tego nie da ruszyć. No ale mnóstwo ludzi po prostu otwiera się, idzie, szuka. To już jest piękne, tak? To jest piękne. No i to tylko będzie przyspieszało, szło w tym kierunku, no bo taki jest czas i też ta świadomość rośnie, ona cały czas wykładniczo, więc się po prostu coraz, no bardzo szybko rozwija. I, no i właśnie na przykład odnośnie tych dzieci jeszcze, że to jak teraz najbardziej popularne są gdzieś w przestrzeni internetu, YouTube'u, takie kanały YouTube'owe związane na przykład, czy to, nie wiem, moda, gry komputerowe, czy taki typowy lifestyle tam o życiu, jakichś podróżach i tak dalej, no to też może być tak za jakiś czas, że te dzieci jak tam dojdą do głosu, to już tak świadomość będzie otworzona, też takie nastąpią na Ziemi w międzyczasie wydarzenia, odkrycia naukowe, czy też systemy jakieś wydarzenia, ujawniania archeologiczne, niearcheologiczne, że całkowicie tą świadomość, stary typ świadomości jakoś zburzą i otworzą świadomość ludzką na nowy typ świadomości, że na przykład takie dziecko 12-letnie, takie dzieci cała masa, co tam w Polsce takie kanały może prowadzić, czy na świecie, to będzie przyciągała do siebie taką publiczność, że jak teraz te kanały są jeszcze nasze tutaj niszowe w przestrzeni, patrząc na ogólny YouTube, to mogą one się stawać coraz bardziej dominujące i takich dzieci będą oglądały ich rówieśnicy po prostu w szkoły całe i tak dalej. I jak to będzie wpływało na aktywację pewnych potencjałów świadomości u pozostałych tych właśnie wszystkich widzów i to będzie fascynujące. Też właśnie pokolenie starsze tych dzieci, od tych dzieci, tam rodzice czy coś, oglądając to sąsiedzi gdzieś w okolicy, więźniach to będą oglądali, no to przecież to musi dać do myślenia i to będzie fajnie tylko pomagało właśnie we wzroście świadomości, więc ja jestem przekonany, że to jest przed nami kwestia tylko czasu, czy to będzie trochę szybciej, czy później, więc to już. No i wiesz, i wszyscy emanują tą energią, tak? Bo to już ta energia przebudzeniowa, ta częstotliwość tego serca jest bardzo zaraźliwa, słuchajcie. I także każdy taki następna duszyczka przebudzona, że tak powiem, no to już jest taki potencjał, który zaraża wręcz. To jest taka, to jest ta choroba, to jest ten wirus, który niech się rozprzestrzenia, tak? Okej, okay, czyli powtórzę moje pytanie, czyli jak się komunikować z tą wyższą jaźnią, skoro jeszcze trochę osób mamy, które trzeba by było zapukać do nich, tak? Tak, to ja za chwilę do tego pytania przejdę, ale jeszcze mam jedną rzecz, którą muszę tutaj, nawiązując do tego, co teraz powiedzieliśmy, to jak ty powiedziałeś, że właśnie ta energia serca coraz bardziej jest tutaj dostępna w tym naszym wymiarze, tak to można ująć, to tak samo odnośnie właśnie wyższej jaźni, że wraz z czasem, wraz ze wzrostem świadomości, to tak kolektywnie już patrząc, my jako ludzie, ludzkość, coraz bardziej się otwieramy na komunikację z naszą wyższą jaźnią, czyli ten dystans się zmniejsza, robi się coraz większa wyrwa w tym murze, który nas dzieli od naszej wyższej jaźni
tutaj właśnie nas, o tej wyższej jaźni, czyli w tej szczelinie coraz więcej tego światła z poziomu wyższej jaźni może wnikać do nas, do naszego świata. I to też spowoduje tam w perspektywie najbliższych kilku lat, że w ludziach się automatycznie pojawi taka gotowość, że będzie już ten potencjał wyższej jaźni jakoś bardziej otworzony w ludziach i taka gotowość, żeby tą świadomość jeszcze bardziej rozszerzać, czyli żeby tą perspektywę coraz szerszą uzyskiwać. I tego typu właśnie informacje pochodzące od tych na przykład dzieci, o których mówiliśmy, będą po prostu łatwiej przyswajalne, że ludzie będą bardziej gotowi, bo już będą bardziej zakotwiczeni bliżej tej przestrzeni wyższej jaźni i mniej już tym umyśle zamkniętym, ludzkim, egotycznym, który tam operuje tylko tam na bazie paru parametrów, głównie też tak. Iluzji, takich nieprawd, tylko będzie ta wewnętrzna gotowość, więc to też jeszcze chciałem tak zaakcentować, że to właśnie ten proces cały czas będzie się rozwijał i będziemy coraz bliżej się, będziemy się do naszej wyższej jaźni zbliżać, zarówno indywidualnie, jak i kolektywnie właśnie tam. Kto będzie chciał oczywiście, no, ale to będzie też się przekładało też na takie społeczne bardziej sprawy, na większe społeczeństwa, że to będzie łatwiej, jak to zresztą już widać coraz bardziej, jak o tym wspomniałaś. A wracając do tego tematu, co pytania, co przedstawiałaś, komunikacji, tak? Tak. No to przede wszystkim, to ja tak to widzę, że ważne jest zapanowanie nad własnym ego, nad egotycznym umysłem, wyciszenie umysłu, ponieważ mentalne nasze tutaj wszystkie takie sprawy związane z naszymi myślami, natłokiem myśli, czy nie panowaniem nad swoimi myślami, że te myśli po prostu w ciągu dnia po tej głowie biegają, że nami rządzą, że my nie mamy w tym jakiegoś takiego rozpoznania, samoświadomości, żeby te myśli obserwować, czy tam nimi jakoś fajnie zarządzać, to wszystko powoduje, że taki ten mentalny szum, mentalny hałas tworzy tą właśnie ścianę, która właśnie oddziela nas od usłyszenia głosu naszej wyższej jaźni, od odebrania informacji. Tak samo sprawy emocjonalne, to ten drugi świat, jak był mentalny, to teraz emocjonalny, że taka burza emocjonalna w nas, taka dysharmonia, czy też ta kwestia, że to emocje nami rządzą, nad nami panują, a nie odwrotnie, nie my nad emocjami, powoduje, że też taka ściana powstaje emocjonalna między nami a wyższą jaźnią. I żeby właśnie fajnie się skomunikować, fajnie te informacje wyłapywać, no to warto pracować nad sobą w tym aspekcie, aby uzyskać taką wewnętrzną równowagę czy ciszę mentalno-emocjonalną. To też można analogicznie do takiego wiadra porównać, że jeżeli wrzucimy do wiadra z czystą wodą piasku na przykład, i ten piasek to są nasze myśli i emocje i tym wiadrem będziemy tak trząść na przykład, no to ta woda taka cała będzie mętna w tym piachu i przez tą wodę nic nie będziemy widzieć, czyli ten mentalno-emocjonalny tutaj nasz zgiełk, świat, uniemożliwi nam widok, czyli jakby też komunikację, a jeżeli się będziemy harmonizować, równoważyć, wyciszać, to ta woda w końcu tam się też oczyści, piasek tam osiądzie na dnie wiadra i wtedy przez to wiadro będziemy mogli jakby widzieć, czyli to będzie tak czysty obraz, więc to tak główna sprawa i to jest taki pierwszy krok, bez którego chyba nawet nie ma co się skupiać na kolejnych, jak to można robić, żeby tam się do tej wyższej jaźni dostać, skomunikować z nią, to jest właśnie ten świat mentalno-emocjonalny i to też jest nie lada wyzwanie, bo jak wiemy, żyjemy w takim uwarunkowaniu od tysięcy lat, że ten mental nami tutaj włada, rządzi, trząsie też często i tak samo emocje tutaj często buchają w nas i to powoduje, że nie możemy usłyszeć komunikacji. Przyszło mi teraz, że trzeba najpierw drabinę, słuchajcie, do nieba wybudować. Tak, zobaczyłam taką drabinę, że najpierw trzeba drabinę, czyli dobre podstawy sobie tutaj zrobić i stabilną właśnie drabinę, żeby tam dojść. Wiesz co, powiedziałeś o emocjach, że to jest taka blokada, prawda? Właśnie te emocje to jest blokada, taka ściana nawet do tego, żeby, bo wiecie, nasza jaźń, nasza wyższa jaźń, no to jest coś, co jest wspólne, tak? Moim zdaniem nawet. Bo to no, różnie się mówi, tak? Dusz tam niektórzy rozróżniają. Oczywiście to nie ma tych cząstek, tylko my sobie nazywamy te cząstki nasze wyższe, po to, żebyśmy mogli jakby, wiecie, no tak mamy, tak? Ten nasz umysł jakby potrzebuje, żeby nazwać, posegregować, tak? Szpadelek jest do kopania, no już niekoniecznie do grzebania w nosie, tak? Bo może sobie krzywdę zrobić, tak? Widelec do jedzenia, ale widelcem można też w ogródku coś porobić, także, a my lubimy tak sobie wiecie, mnóstwo gadżetów sobie w domu naskładać, tak? Przeróżnych pędzelków, nie wiem, do makijażu kobiety mają, nie wiem, taki pakiet 20, tak? A w zasadzie dwoma można by było sobie poradzić.
Tak? Także tak lubimy wszystko podzielić. Także tu też sobie podzieliliśmy, jest jakaś tam dusza, duch, tak? Czy właśnie i tutaj, gdzie ta jaźń jest? No gdzieś tam może pomiędzy, ale wydaje mi się, że ta wyższa jaźń to jest ta wspólna, gdzie dla, no nie wiem, czy dla wielu dusz, czy dla grup dusz, słuchajcie, ale na pewno ma połączenie z jeszcze z wyższymi partiami, tak? Czyli tak naprawdę już tam jesteśmy bardzo blisko siebie i jesteśmy połączeni. Czyli te emocje jakby powodują brak komunikacji między nami. Czyli jeżeli mam do kogoś pretensje, jeżeli mam do kogoś żal, osądzam kogoś, czy boję się nawet kogoś, czyli cały przepływ tych niskich wibracji powoduje, że my jakby spadamy i jednocześnie ten mur budujemy. I teraz nie ma przebicia, ta cząstka schodząca, może o, może w ten sposób, że ta cząstka schodząca tej jaźni do mnie i do ciebie, jeżeli ten mur jest postawiony, to ten mur z emocji tutaj na polu, bo my musimy się porozumieć tutaj na polu fizycznym, więc ten mur poprzez między mną a drugą osobą jest stworzony tutaj przez te emocje, czyli te to, co mamy do dyspozycji tutaj, prawda? Tak, i dokładnie. Wtedy. Mhm. No właśnie mur jest fajną analogią, bo to tak fajnie pomaga sobie to wyobrazić, a też fajną analogią jest właśnie radio na przykład, że jeżeli sobie wyobrazimy naszą wyższą jaźń, tą całą przestrzeń egzystencji, w której ona jest jako pewien zakres częstotliwości wysokich, niech to będzie tam, nie wiem, 900 Hz na przykład, żeby tak, tak lepiej sobie wyobrazić, to są też takie wysokie energie oparte właśnie o tą świadomość jedności, o to współistnienie, o też o miłość, o ten wymiar spokoju, a nasze emocje takie tutaj nisko wibrujące właśnie oparte na jakimś takim oporze wewnętrznym, niech to będzie na przykład nie wiem, 500 Hz czy tam 600, trochę niżej, to automatycznie, jeżeli byśmy chcieli się dostroić do wyższej jaźni takim tym radiem, pokrętłem, a będziemy tam kręcić po tym zakresie 500-600 Hz, gdzie są emocje, no to nie dostroimy się do tego kanału właśnie informacji, gdzie jest wyższa jaźń, więc siłą rzeczy, jeżeli będziemy się wewnętrznie rozświetlać poprzez właśnie panowanie nad emocjami, w sensie, że no ta harmonia będzie się w nas budowała, tak samo te mentalne sprawy, to też te takie myśli oparte o oddzieleniu, o lęku, na takim też jakiejś agresji, może być takiej właśnie też nienawiści z tych wszystkich pochodne wychodzące, to też takie jest niskie pasmo. Jeżeli tam będzie nasz umysł w ciągu dnia głównie operował na takich częstotliwościach, to też ciężko będzie jakby się dostroić do tych częstotliwości wyższej jaźni. I też fajnie, jeśli chodzi o emocje, taka sprawa, że nawet będąc, doświadczając takich emocji właśnie niskich, niech to będzie jakiś smutek, czy gniew, czy poczucie winy, też można bardzo łatwo przeskoczyć do komunikacji z wyższą jaźnią. To nie chodzi o to, żeby się tego jakoś szybko z siebie wyzbyć, bo chcemy mieć wyższą częstotliwość, tylko jeżeli podejdziemy do takiej danej emocji właśnie doświadczanej obecnie z poziomu tej akceptacji, z poziomu tej pracy z własnym cieniem, czyli akceptując ją, otulając, zauważając, dając jej przestrzeń na to, żeby była, rozpuszczając, wysyłając jej miłość, to siłą rzeczy wtedy automatycznie już, mimo że mamy tą emocję w sobie, pozwalamy jej być, to i poprzez taką postawę i działanie podnosimy naszą częstotliwość do tych poziomów, nazwijmy to 900 Hz i nawet będąc w takim stanie nisko emocjonalnym, ale w takiej perspektywie świadomej już, w takiej też postawie świadomej, możemy fajnie się wtedy dostroić właśnie do wyższej jaźni i wtedy jakby działamy też z poziomu wyższej jaźni na tą emocję i ją leczymy, transformujemy, więc to też fajnie na to. Czyli ta spojrzeć. Negatywna, ta niska wibracja nie jest zamieciona pod dywan, tylko jest już przemieniona naszym tą miłością, akceptacją. Tak, tak, tak. No bo takie samo działanie właśnie jakby akceptacji tej emocji, umiłowania, to jest działaniem typowo z perspektywy właśnie wyższej jaźni, która jest tą miłością bezwarunkową, która jest w tym źródle właśnie blisko źródła zanurzona i podejmując takie działanie względem właśnie własnego cienia, automatycznie jakby dostrajamy się świadomości do wyższej jaźni i wtedy właśnie możemy fajnie te komunikaty odebrać i to też myślę, że wiele osób potwierdzi, które świadomie pracują ze swoimi emocjami, że jak mając taki gorszy moment, czy tam gorszy dzień, gdzieś tam się zanurzą te emocje, pozwolą im być i wtedy taki następuje moment, że ta emocja tak się rozpuszcza i się w taki wchodzi wzniosły stan, taki lekki właśnie, gdzie czuć to światło w nas właśnie, że ono pracuje z tym cieniem. I to właśnie wtedy też fajnie się dostrajamy do wyższej jaźni, więc też można wykorzystać taką emocję, tak gorszy moment, gorszy dzień jako fajny taki pretekst, sposób, możliwość, aby się połączyć z wyższą jaźnią właśnie. No to wiesz, to wtedy już masz takie, to tu jest też będzie pomocne, to podejście do siebie
jako do centrum wszechświata, tak? To, co ja mówię, że ja jestem tu tam, tutaj epicentrum wszechświata, to ja tu rządzę, to jest mój świat i teraz, jeżeli w ten sposób podchodzę, no to to, co się dzieje dla mnie, czyli tą jakaś sporna sytuacja, czy krzywda, która się odbiera, zadziewa dla mnie, no to teraz, jeżeli nie uruchomię tych negatywnych emocji, tylko powiem, aha, coś się dzieje dla mnie. No i teraz to jest to wychwycenie właśnie, to nie wyskoczenie z tej wyższej jaźni, tylko zatrzymanie emocji pozostanie, no i wtedy przychodzi piękne zrozumienie, że to jest lekcja, tak? No i teraz już pozostajemy. To tak to działa, nie? No to właśnie najprostsza droga, żeby się dostroić do wyższej jaźni, to starać się patrzeć na rzeczywistość, na własne bieżące doświadczenie, oczyma już wyższej jaźni. Tak samo, żeby się dostroić do świadomości Boga w nas, to patrzeć wtedy warto oczyma na życie samo, oczyma Boga i zawsze mamy ten wybór, czy po prostu doświadczając tego, co doświadczamy, czyli będziemy... Z dystansem, patrzeć, słuchajcie. Wiecie, jak oczami Boga. Po prostu patrzycie w lusterko i nie oczy wasze nie patrzą na was jako na przecudowne stworzenie. No bardzo fajne porównanie dałeś. Tylko jako oczy Boga patrzą na mnie w lusterko i mówię, o jakie cudne stworzenie, tak? Tak. No, bardzo tak samo na innych ludzi właśnie, że gdzieś idąc ulicą, czy będąc w towarzystwie innych ludzi, mamy zawsze wybór, czy patrzymy tymi oczyma umysłu, gdzie jest to oddzielenie, gdzie jest to porównywanie się, gdzie jest ta rywalizacja, gdzie jest to stawianie siebie wyżej lub też niżej, to wszystko te egotyczne tutaj programy, mechanizmy, czy też jest ten czas psychologiczny, że patrzymy na kogoś pod kątem tego, co on tam kiedyś zrobił i taki mamy obraz, te etykietki, czy patrzymy właśnie oczyma wyższej jaźni, czy Boga w taki świeży sposób, z dystansem, ze zrozumieniem, z akceptacją, z też taką przestrzenią na to, żeby każdy był taki, jaki jest, że każdy ma tu swoją też drogę, ścieżkę, że każdy przychodzi tu po inne doświadczenia, że jest też w innym momencie swojego wzrastania, więc to wyłącznie od nas zależy, to nie ma tak, że tylko tak możemy patrzeć albo tak, to my zawsze wybieramy, a im bardziej właśnie rozwijamy swoją świadomość, im bardziej też angażujemy się w rozwój świadomości, tym ta perspektywa wyższej jaźni staje się dla nas coraz bardziej taka na wyciągnięcie ręki i siłą rzeczy nas też gdzieś to promieniowanie wyższej jaźni pcha, zachęca, inspiruje, aby sięgać po taką perspektywę, bo po prostu widzimy, że wtedy jesteśmy bardziej sobą, czujemy się bardziej wewnętrznie w domu, tak to można nazwać, u siebie i jest to prawdą o tym, kim jesteśmy, więc to też kwestia właśnie wyboru i też jeszcze polecam, jeśli chodzi o komunikację z wyższą jaźnią, żeby po prostu zacząć jak najczęściej na to uwagę zwracać, czy to przez samą świadomość, czy też przez samo takie wyrażanie intencji, aby iść w tym kierunku w życiu, aby ten nasz każdy kolejny dzień nas przybliżał do własnej wyższej jaźni, aby też świadomie w ciągu dnia za pomocą intencji ustanawiać połączenie z naszą wyższą jaźnią, czy tam po przebudzeniu się rano, czy też w ciągu dnia, jak mamy chwilę, czy właśnie biorąc parę głębokich oddechów, wyrazić intencję, aby teraz się połączyć z wyższą jaźnią, czy takie też intencje wysyłać podświadomemu umysłowi, żeby nas teraz przeniósł do przestrzeni na naszej wyższej jaźni i z nią połączył, więc im częściej będziemy to robili, tym coraz bardziej zapisujemy ten taki zapis informacyjny w naszej świadomości i tak nas będzie pchało życie, doświadczenie, to nasza kreacja, że będziemy szli w tym kierunku z każdym kolejnym tam dniem, miesiącem i rokiem, aby stać się swoją wyższą jaźnią. Ale to i tak się dzieje, bo taki teraz jest czas, ten proces, że nas tam po prostu pcha i wznosi i kwestia tego, czy będziemy za tym podążali i poprzez swoją pracę ten proces wspierali, żeby tam po prostu iść trochę szybciej niż to po prostu wygląda taki ścieżką. A myślisz, że medytacja, tak? Takie wyciszenie? No, tak, miałem też o tym mówić. O, okej. No bo właśnie medytacja to powoduje, że z jednej strony mentalnie ten cały szum opada, z drugiej strony też emocje się w nas wyciszają, stajemy się też świadomi swojego ciała i przede wszystkim przynosimy uwagę do własnego wnętrza, czyli wylogowujemy się z postrzegania w tym świecie zewnętrznym, tylko automatycznie kierujemy się do wnętrza, kierujemy się do serca. No i jak ta cisza się w nas wykrystalizuje, mentalno-emocjonalna, i to wtedy po prostu no, te informacje z wyższej jaźni przychodzą w sposób taki już czysty, niezakłócony, różnymi kanałami, bo to może być u jednego, mogą być jakieś obrazy się pojawić trzecim okiem tam przez przestrzynkę. U innego mogą to być jakieś dźwięki, czy nawet głosy, czy to może być po prostu nasz własny umysł, nasze własne myśli mogą być tą informacją i to też łatwo wtedy jest sobie zdać sprawę, że to jest informacja z wyższej jaźni, ponieważ jest to są takie myśli, takie jakości, takie wglądy, takie perspektywy, o których nie mieliśmy przed chwilą jeszcze w ogóle świadomości, sobie sprawę nie zdawaliśmy i nagle to po prostu gdzieś przychodzi do nas i wow, tylko mówimy, no tak, to jest, skąd ja to wiem po prostu,
I czujemy przede wszystkim, że jest to po prostu naszą prawdą, że jest to w zgodzie z nami, w takim rezonansie, więc no, medytacja to jest jedno z takich chyba najpotężniejszych narzędzi, aby się przekierować do tej wyższej jaźni i taką fajną, otwartą, czystą komunikację nawiązać. Tak. No zresztą w ogóle jak zaczynamy przebywać w tych energiach, tak, i naszą tutaj intencją jest, żeby się rozwijać, żeby się połączyć, to jakby już tak no, wchodzimy w tą przestrzeń, cały czas nam to towarzyszy i cały czas przychodzi. To właśnie to, te momenty wow, mi się wydaje, że to jest takie osadzenie się tego, no nie wiem, tej wyższej jaźni informacji, no w ogóle z tego naszego jestestwa, tego jam jest, tak? Odzyskiwanie świadomości. No dokładnie, to tak wygląda i właśnie jak też wiemy, za uwagą podąża energia i samo to, że zaczniemy siebie postrzegać jako istoty wielowymiarowe, o wiele szersze niż nam się mogło wydawać dotychczas i zaczniemy sobie zdawać sprawę, że istnieje ten aspekt nas, ta wyższa jaźń, jeżeli nam będzie zależało na komunikacji z nim, na połączeniu się, na zintegrowaniu, no to siłą rzeczy to się będzie działo, bo tam już nasza uwaga idzie i ten obszar nas, który mógł być do tej pory nierozświetlony, taki niewidoczny, gdzieś ukryty w nas, zacznie się rozświetlać, stawać dla nas coraz bardziej taki namacalny na wyciągnięcie ręki i to już nasza sama świadomość kieruje po prostu, że tam poszła nasza uwaga i jest taka intencja w nas, więc nie może być inaczej, będziemy szli w tym kierunku już, bo nam się po prostu świadomość też rozszerza, widzi coraz więcej i czuje i taki efekt kuli śnieżnej potem się robi, że pierwsza jest taka mała, a potem już to czujemy w sobie coraz więcej i stajemy się tą wyższą jaźnią, więc tak to przebiega. Okej. Jeszcze chwilkę zapytam się już może z tematu takiego bieżącego, dlatego że no burzliwe czy takie szczególny czas jest, tak? Zresztą te zapowiedzi, bo i ja czytałam raport Ani i omawiałam u siebie, ty widziałam też, czytałeś, także tutaj mamy ten grudzień, następuje, bo widzimy zewsząd jakieś tam informacje do mnie, słuchajcie, też docierają, no i powiem wam, że dużo jest tych informacji, tak, i z lewej i z prawej, czyli z tak zwanej ciemnej strony i z tej jasnej, tylko teraz, nawet dzisiaj wpadłam, słuchajcie, na pomysł, żeby zrobić jakieś wiadomości, dobre wiadomości. Czy w ogóle coś takiego jest, że ktoś po prostu przychodzi i nie mówi, że o, tutaj to się stało, tutaj to, tylko po prostu zebrać takie, słuchajcie, wiadomości i możemy mówić, o, to podali. Ani jednego, ani drugiego, słuchajcie, nie możemy zweryfikować. Także dlaczego nie ładować się tymi dobrymi wiadomościami, tak? No ale co tam właśnie, co tam panie w świecie słychać? Wiesz co, no ja jestem w takim teraz momencie swoim, że bardzo mało patrzę na te zewnętrzne wydarzenia, co się dzieje w świecie. Okay. Mam taki okres bardzo dobry, jeśli chodzi o swoim takim świecie jestem, że dużo takiego spokoju, dużo takiego też zrozumienia, też mi się pojawiają, rozświetlają jakieś tutaj moje kolejne kroki w swoim życiu, swojej działalności, takie inspiracje, jakieś potencjały się tam otwierają, więc dla mnie jest to bardzo fajny okres. Ja teraz czuję się z każdym dniem, tak to można nazwać, coraz bliżej siebie, coraz bardziej też sobie. Więc ja mogę to ująć z mojej perspektywy, że tak jest u mnie, ale wiem, że to u każdego jest inaczej. Są ludzie, u których jest podobnie, a są też osoby, też gdzieś tam widzę w swojej przestrzeni, które przechodzą przez takie właśnie sztormy różnego rodzaju wewnętrzne, które w konsekwencji są po to, żeby też tam pewne jakieś zburzyć człowieku, pewne stare takie mury, stare łańcuchy, też wyzwolić człowieka z ograniczeń. No kwestia, czy do tego się podchodzi z oporem, czy z takim pozwoleniem, akceptacją, ze świadomością. Więc no to taki okres jest. Tak samo widzę na świecie, tu też z tego, co tam mało to obserwuję, ale wiadomo, tam coś tam wiem, co się dzieje w świecie, to widzę, że to tak wszystko dąży do takiej kulminacji na poziomach tych energetycznych, też na poziomie tutaj też systemowych wydarzeń, żeby w końcu ta implozja, eksplozja światła nastąpiła. Też fajny przed nami okres, przesilenie zimowe. One zawsze, co roku jest takim też przełomem, przeskokiem, więc tym razem też będzie sporym, czy będzie większym niż zawsze, to nie wiem, ale tak, co ja czuję w sobie, że odnośnie tego tam, co się dzieje, co się będzie działo energetycznie, to teraz jest taki okres, te właśnie przesilenie i ten czas później, po nowy rok, te pierwsze miesiące, że nie ma chyba takiego wtedy konkretnego wzorca, schematu, co się będzie działo w świecie czy w nas,
tylko jest to taki okres, w którym się po prostu otwieramy na tak, ocean możliwości, na taki po prostu dostęp do większego też potencjału. Taka się tworzy czysta przestrzeń krystaliczna kreacji już i to, co warto robić, żeby każdy się skupił na tym, czego on potrzebuje, co chce, co wybiera, czego chce doświadczyć, czy to będzie jakiś tam rozwój świadomości, czy samo uzdrowienie, czy tam wyzwolenie się z jakichś tam podświadomych przekonań i wzorców różnych, czy rozpoczęcie nowego etapu w życiu, jakaś zmiana tam ścieżki zawodowej, no cokolwiek, że teraz jest taki okres, aby po prostu bardziej, że my samemu decydujemy o tym, co się będzie działo w naszej przestrzeni, w naszym życiu, i takie dostajemy potężne wsparcie, aby to po prostu miało miejsce i żeby to przychodziło do nas łatwiej niż może wcześniej, z takim też większym natężeniem, więc to też tak polecam, żeby jakoś się nie nastawiać na to, że są pewne rzeczy, które się dzieją, będą się działy u wszystkich tak samo, tylko bardziej jest takie otworzenie się takiej przestrzeni, takiej kwantowej właśnie przestrzeni czystego potencjału, żeby każdy po prostu wchodził w to swoje już. Bo też każdy ma tutaj inne tam jakieś cele, inną ścieżkę, inną drogę, z czego innego też się tam uwalnia, oczyszcza, transformuje. Więc myślę, że to tak bardziej, ja to tak czuję, że to jest taki czas pięknych możliwości, pięknych tutaj jakichś darów, które się przed nami otwierają. No a na poziomie systemu, no to jak widzimy, to jest to, ten taniec światła z ciemnością, coraz szybszy, tak to można nazwać. No każdy dostaje to, co jest mu potrzebne teraz, ewidentnie, tak jakby przyspieszone, prawda? Takie więcej tego, czyli że jeżeli już jesteśmy w momencie, gdzie jesteśmy w tym miejscu, gdzie mamy być, z tą osobą, z którą mamy być, zajmujemy się tym, czym mamy się zajmować, a przynajmniej zmierzamy w tym kierunku, czy jest to w procesie, no to te energie, które przychodzą, nas wspierają. Natomiast no, jeżeli szarpiemy się w środku jeszcze i jest niezgoda, bunt, pokrzywdzenie, no to już no tak to, co już mówią od jakiegoś czasu, tak? Na wszędzie słyszę, że teraz już może mniej, ale to było może pół roku temu czy rok, tak było powtarzane w kółko wszędzie, że już to nie są te energie, nie jest już pora na tego typu postawę. Także myślę, że już tak ludzie się... Już był moment taki na prawo, na lewo, tak? Na prawo, na lewo. No zresztą taka tendencja jest niby, że ma się ten, zresztą z zapowiedzi ma się rozdzielać ten świat i oczywiście będąc nałożony jeden na siebie, ale to jakby też bardziej się zauważa, tak? No i tutaj akceptacja, bo teraz z kolei ci, którzy nie są w tych wysokich wibracjach, powiedzmy, to nie będą zauważali tych, którzy są. Natomiast ci, którzy są w wysokich wibracjach, jakby nie będą zwracali uwagi, bo to im akceptacja jest, bo to im nie przeszkadza. Także ja myślę, że może w ten sposób to działa. Tak, tak. No każdy swoją ścieżką idzie i też teraz jest taki czas, wiesz co, uzdrowienia po prostu, że wszystko, co nas tam blokuje, gdzieś ogranicza, zniewala wewnętrznie, wychodzi, wypływa na powierzchnię i to też warto, myślę, żeby jest się wsłuchać w własne doświadczenie i informacje z tego wyciągnąć, jaką to nam daje informację odnośnie tego, co jest w nas, bo jeżeli nawet ma się jakieś takie doświadczenia niechciane, nieharmonijne, trudne, to też jest w tym informacja zawarta. One są po to, żeby nam pokazać właśnie, gdzie jest w nas pewna blokada, pewne jakieś wzorce w podświadomości, czy w zachowaniu, czy w reagowaniu, aby się w końcu z tego wyzwolić, bo to wyzwolenie, to uzdrowienie, ta transformacja spowoduje, że potem będzie nam łatwiej wejść w to nowe, więc tak polecam patrzeć na swoje własne takie indywidualne doświadczenie, jeżeli tam jakaś jest też jeszcze u kogoś dysharmonia, żeby tą informację czytać, bo to właśnie o to chodzi, że nic się nie dzieje po to, żeby nam jakoś zaszkodzić czy utrudnić nam, tylko wręcz przeciwnie, a jeżeli mogą być takie ciężkie rzeczy, to po to, aby zdiagnozować w nas te elementy, aspekty nas, które jeszcze nie zostały uwolnione, uzdrowione i tak dalej, więc teraz jest bardzo taki wzniosły czas. No i tak polecam na to spojrzeć, a przede wszystkim się skupić na tym, czego my chcemy od życia, od siebie, jak chcemy żyć, co chcemy przejawić w swoim życiu, właśnie jak ona ma wyglądać. I im bardziej będziemy szli w taką swoją indywidualną ścieżkę, ten głos pochodzący z serca nas będzie prowadził, ta wolność, ta obfitość wewnętrzna, ta też radość, ta sama realizacja, to będziemy się sami coraz bardziej rozświetlać w tych wyższych wibracjach, osadzać tam coraz bliżej wyższego ja też własnego, a to będzie powodowało, że cały świat się będzie rozświetlał, jeżeli tak będzie robiło coraz więcej osób świadomie, i siłą rzeczy ten potencjał nowej Ziemi w systemie też się zamanifestuje, czyli ten taniec światła
i ciemności będzie już po prostu miał swój kres, że to światło już jakby zatriumfuje, tak to nazwijmy. Tak, górnolotnie. No pięknie, pięknie zabrzmiało. Słuchajcie, ja już tu widzę takie wybuchy, słuchajcie, już, no. Już gwiazdki takie. No pięknie. Wiesz, to chodzi o to, żeby sobie to światło obudzić, żeby żyć w takim życiu opartym na wolności przede wszystkim wewnętrznej, na takiej pasji, na ekscytacji, radości i na samorealizacji. I im więcej ludzi to będzie robiło, tym po prostu będziemy manifestowali ten potencjał nowej Ziemi już tutaj kolektywnie, systemowo i o to teraz chodzi. A ta druga sprawa jest taka, że jeżeli tego nie będziemy robili, a tą uwagę przekierujemy na zewnątrz, na wszystkie tutaj systemowe wydarzenia, czyli tutaj zaraz się pojawi jakiś lęk, podział, gniew być może i tego typu właśnie te wzorce różne, to wtedy odcinamy się od własnej mocy, zasilamy to, z czym tam się nie zgadzamy, z czym walczymy, czego się też boimy. I jednocześnie ani tutaj siebie jakoś nie rozwijamy fajnie i też ani też tego świata poprzez swoją świadomą tutaj kreację, tą swoją świadomość nie budujemy nowego, tylko utrzymujemy ten stary, który po prostu tutaj jest przeznaczony i tak do rozpadu, więc to też takiej perspektywy dłuższej jest mało, że tak powiem, owocne. Tak. Bezsensowne wręcz. No, pozbawione jakiegoś tam sensu też. To kochani, mamy moc, mamy światełko, także rozdawajmy, ile możemy naokoło, bo naprawdę mamy moc. Słuchaj, jedna taka obudzona dusza, no nie wiem na jakim poziomie, bo nie mam tych pomiarów w sobie, ale może zarazić do miliona dusz. Także słuchajcie, mamy niesamowitą moc sobie, tak? Więc tak, rozdawajmy, tak. Nawet strzelajmy tymi piorunami miłości w kierunku innych ludzi, a zadziała, tak? Okej. Okay. Tak, tak. Słuchajcie, no myślę, że poważnie trochę dzisiaj było, tak ogólnie stwierdzam, ale może mi się uda jeszcze Kamila przed Sylwestrem namówić na ponowne spotkanie. Jasne, nie ma sprawy. I w związku z tym coś już przygotujemy. Słuchajcie, po raz pierwszy się przygotujemy może, bo tak powiem wam, że zawsze na spontanie wchodzimy. Ale na ostatnią chwilę zawsze tam wymyślamy temat. Także jest wszystko z serca płynie i bez planów, ale tym razem może uda nam się przygotować i coś przygotujemy, żeby było bardzo wesoło. Tak wiecie, sylwestrowo już. O, tak, okay. Tak. A jeszcze ja tak od siebie dodam, bo to mi tam przyszło w kontekście tego, co mówiliśmy znowu, że to też w temacie wyższej jaźni oczywiście to wszystko oscyluje, że no po to właśnie przychodzimy na świat głównie dla własnego rozwoju, dla tutaj własnego doświadczenia. Ta wyższa jaźń wrzuca tą cząstkę nas samych tutaj w ten wymiar ziemski, nie po to, żeby tutaj świat ratować, świat zmieniać, czy wyzwalać Ziemię z rąk tam iluminatów i tak dalej, tylko po to, aby po prostu dla własnej ewolucji, dla własnego rozwoju, aby też wychodzić, uzdrawiać się, wyzwalać, transformować siebie z pewnych ograniczeń, blokad i tak dalej, żeby iść w kierunku tego światła, żeby też wychodzić z tych częstotliwości lękowych i tak dalej, iść w kierunku tego światła. I to jest taka właśnie tutaj nasza rola też jako ludzi, żeby ten swój własny proces wspierać. A jak to będziemy robili, no to siłą rzeczy ta nasza, jak mówiłem, świadomość, nasza energetyka będzie oddziaływała na innych ludzi, będzie oddziaływała na ziemski hologram, na cały system i więcej ludzi będzie gotowych do tego, to taki damy też znak, sygnał życiu wszechświatowi, że jesteśmy gotowi na całkiem nową jakość, na ten cały ewolucyjny przeskok, na zmianę też w systemie i to się wtedy wydarzy, a dopóki my nie będziemy wewnętrznie gotowi na nową rzeczywistość w naszym wnętrzu, no to też ta nowa ziemia zewnętrzna w systemie, ta cała obfitość i wolność systemowa, to też ciężko, żeby się pojawiła, no bo nie ma tego na bazie prawa rezonansu, nie ma jeszcze tego dopasowania, jest co innego w naszym wnętrzu, więc też nie ma co wymagać, żeby był świat na zewnątrz inny i po prostu skupmy się na własnym rozwoju i na własnym rozświetlaniu, podnoszeniu swojej właśnie świadomości i wibracji. I wtedy wszystko będzie w zgodzie z procesem, w zgodzie z tymi energiami kosmicznymi, ze Słońca, z kosmosu, z Matki Ziemi, tą energią, wibracją, która się podnosi, będzie razem tańczyło fajnie. No i tyle. I ten świat się też będzie zmieniał, więc to, takie to moje... Bo bez tych panów w czerni to byśmy chyba nie dali rady tego wszystkiego doświadczyć, bo kto by nam tu taki, wiecie, taki świat zbudował, tak? Także no to, dzięki tak, temu to też to nas tak nasz samych, tak, to nie ma tego oddzielenia, to też tam z poziomu tych wyższej jaźni kolektywnej, to już też tam zostało tak zaplanowane i stworzone. Mamy gdzie się bawić, tak? Tak, no tam nic nam nie grozi de facto, z poziomu ludzkiego umysłu tylko są zagrożenia, a z poziomu tego tam duchowego, wyższej jaźni, duszy, no to tej nieśmiertelnej istoty tego jam jest, esencjonalnego ja, no to nam nic nie grozi. To doświadczenie. Chodzi o doświadczenie i o rozwój po prostu nieustanny.
I na tym się warto skupić i wtedy wszystko się będzie dookoła tam układało po prostu płynnie, na bazie prawa rezonansu oczywiście. No i tyle. Tak. Mogę od siebie jeszcze dziękuję dorzucić. Ci, Kamil, za spotkanie. Dziękujemy wszystkim, którzy byli tutaj z nami i wszystkich, którzy będą słuchali to z przesunięciem. No i co w takim razie? Do zobaczenia. Miłego doświadczenia w tym burzliwym czasie. No i obserwujemy i doświadczamy i się bawimy dalej, tak? Tak jest. Ja również Tobie bardzo dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam wszystkich widzów właśnie z Twojej grupy i tak samo pozdrawiam wszystkich widzów z mojego kanału, którzy ten film oglądną, jak mówisz, z lekkim opóźnieniem, ale to myślę, że go wrzucę właśnie jutro. To mamy piątek wieczór, więc przy dobrym wietrze będzie w sobotę rano już. Dobra, okej. Okay. To na razie dzięki. Pa, pa. Pozdrawiamy.